W Parku Miejskim w Bielawie odbył się zorganizowany po raz pierwszy wielki wyścig małych kolarzy. Zawody rowerowe, których organizatorem było Przedszkole Publiczne nr 4, przy współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Bielawie okazały się być strzałem w dziesiątkę. Pomysł zrodził się w naszym przedszkolu, które aspiruje do sieci placówek promujących zdrowie, dlatego w naszych działaniach staramy się ujmować różne aspekty zdrowia, również aktywny wypoczynek na wolnym powietrzu. I w tym roku Rada Pedagogiczna wymyśliła, że zorganizujemy wyścig dla małych kolarzy. Najpierw myślałyśmy, że będzie to impreza tylko i wyłącznie nasza wewnętrzna, przedszkolna, natomiast w momencie, kiedy próbowałam uzyskać jakieś wsparcie od pana dyrektora Marcina Raka, zaproponował, że zorganizujemy tę imprezę dla wszystkich dzieci, znaczy dla dzieci ze wszystkich przedszkoli bielawskich. W rywalizacji wzięło udział ponad 60 młodych zawodników z bielawskich przedszkoli, którym kibicowała licznie zgromadzona publiczność. Maluchy miały do pokonania, w zależności od kategorii wiekowej, jedno lub dwa okrążenia. Jak widać po frekwencji, jak widać po zainteresowaniu, po zaangażowaniu rodziców i przede wszystkim dzieci, zawody były bardzo udane. Był to pierwszy wielki wyścig małych kolarzy, także jak najbardziej będą kolejne edycje tej imprezy, bo tak jak mówiłem, ta cieszyła się bardzo dużą popularnością i wydaje mi się, że była bardzo udana. Był pierwszy smak zwycięstwa, pierwsze porażki, ale przede wszystkim dobra zabawa. Każde dziecko otrzymało także pamiątkowy medal. Organizatorzy już teraz zapewniali, że będą to zawody cykliczne.